My jako Komitet Miejsko-Gminny Seniorów złożyliśmy propozycję burmistrzowi Czarnego, żeby przystąpić w Czarnym wreszcie do budowy ubikacji miejskiej, ponieważ od lat jest to przekładane z jednej rady na drugą radę i to trwa tak długo, do dziś tego nie ma. W związku z tym chcemy, żeby po prostu powstała taka potrzeba w Czarnym. Miejska Rada Seniorów przy Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnym proponowała burmistrzowi, by po wielu latach oczekiwania została wreszcie wybudowana toaleta miejska w Czarnym. Niestety w budżecie gminy na rok 2017 nie została przewidziana jej budowa. W związku z powyższym złożyliśmy zgłoszenie wzięcia udziału w zbliżającym się głosowaniu budżetu obywatelskiego z myślą wygrania środków finansowych na jej budowę. Miejscem tej budowy jest, jak ustalono, będzie parking samochodowy przy ulicy Ogrodowej od strony ulicy Młyńskiej. Wobec powyższego zapraszam wszystkich mieszkańców miasta do wzięcia udziału w głosowaniu i oddanie głosu na nasz projekt. Głosowanie odbędzie się 20 lutego 2017 roku w Domu Kultury w Czarnym przy ulicy Kolejowej. Toaletę chcemy wybudować ze względów na to, że wiele osób choruje na nadciśnienie, biorą leki moczopędne i nie zawsze jest możliwość załatwienia się gdzieś na terenie miasta. Jeśli nie jest czynna restauracja klubowa, w tej chwili są wyczyszczone krzewy zbędne, które mieściły się na tak zwanym cyplu i staje się to problemem dla ludzi z nadciśnieniem. Również dotyczy to mieszkańców naszej gminy, którzy przyjeżdżają na zakupy do naszego miasta i jeśli się zdarzy potrzeba załatwienia, robi się z tego problem dla takiego mieszkańca. Lokalizacja wstępna jest przewidywana na parkingu przy ulicy Ogrodowej, a to z tego względu, że najbliżej jest do podłączenia kanalizacyjnego. Ponadto trzeba jeszcze dodać, że w Czarnym, w dużych sklepach, jak i również innych małych nawet sklepach, nie ma ubikacji. Nie ma gdzie po prostu się załatwić i ludzie szczególnie mają z tym problemy kobiety, bo mężczyźni też jakoś tam się gdzieś skryją. Gorzej jest właśnie z kobietami.